Siemanko, z tej strony też, witam was w kolejnym odcinku z Dowożenia Żarcia. No i moi drodzy, w końcu zaczynam zmianę w jakimś sensownym miejscu, ponieważ nie pojadę do Galerii Rzeszów, tylko jadę do Maczka na Powstańców, a stamtąd do Akademika, także mega blisko, mega fajne zamówienie na rozpoczęcie. A no i patrzcie, siedzą w szkółce wszyscy, a ja już mam wakacje. Chillera i utopia, coś pięknego. Tak można żyć, słuchajcie. 4 miesiące wakacji, to jest to. Także lecimy z pierwszym zamówieniem. Dobra, no i mak odebrany. Elegancko. I teraz jeszcze jakieś pół kilometra i będę na miejscu. Takie zamówienia to ja lubię. Szkoda, że nie może być samych takich. Tylko zaraz pewnie jakąś Galerię Rzeszów walnie. Albo coś gorszego. Dobra, no i już na miejscu. Także widzicie, jak szybciutkie zamówienie. Tu odpalmy. Jedziemy na lewo. I jesteśmy przed wejściem do Akademika. Stąd jest tak dużo zamówień, że naprawdę już na pamięć znam to wejście i chyba każde piętro, autentycznie. Witam. Dobra, tu picie i jedzenie. Proszę bardzo, do widzenia. Kurczę, ale wieje, masakra. Ale dostałem generalnie drugie zamówienie, również przyjemne, do stałego klienta. Także jedziemy teraz do Poloneza, a stamtąd pojedziemy sobie na ulicę Sympatyczną. Możecie kojarzyć już nawet tego klienta z odcinku, bo to jest chyba 5 raz na odcinku, kiedy do niego jedziemy. Tak mniej więcej szacuję. W każdym razie strasznie wieje, ale da się jechać. No jest zimno bez ogólnie. Niby ciepło, a jednak zimno. No i w oddali już widać Poloneza. Kurczę, teraz się trochę rozgrzałem, także już nie jest tak zimno. Ale i tak jest, jest zimno. To był błąd brać krótkie spodenki. Autentycznie. Dobra, polonezik jest, teraz tylko odebrać i lecimy. No i polonezik elegancko odebrany. I teraz lecimy na Sympatyczną. Zobaczymy, czy też taka sympatyczna będzie trasa na tą ulicę. Ale chyba tak, bo już wiatr przestał trochę wiać. A przynajmniej teraz. I w ogóle wykminiłem, czemu mi może być zimno. Bo wziąłem sobie przed zmianą spalacz tłuszczu. A on sobie lubi trochę poregulować temperaturę ciała. Więc może dlatego mi jest tak zimno. Dawno go nie brałem, więc też się odzwyczaiłem. Ale jest taka opcja. Rozchmina dnia jest taka, czy ja już przejechałem ten adres, czy to się jedzie dalej prosto. Bo robię sobie bez nawigacji challenge. Generalnie robię tak już od kilku zmian. Także po prostu ćwiczę sobie znajomość miasta i takich słynnych adresów jak właśnie ten. Ale chyba jeszcze nie przejechałem. Chyba nie. Także ciśniemy dalej. O, dobra. No i jest ulica Sympatyczna. Także skręcamy. Witam. Proszę bardzo. Do widzenia. No i nie mam żadnego nowego zamówienia, także wracamy na maka na Powstańców, a przynajmniej spróbuję, bo może coś wpaść, nie? Wiecie, jak to jest. Ale jak nie wpadnie, no to wracam na swoją ulubioną miejscówę. No i generalnie powiem wam, że dzisiaj taki średni dzień jest dość. To było drugie zamówienie. I w sumie jest stypa dość mocna. Ale mnie to trochę cieszy, bo mam trening krzesowy zaraz po zmianie. Także fajnie by było nie być zmęczonym przed nim. I to by mnie, ukrywam, oddało. W sumie jestem na etapie wybierania auta. Nie mam nowego zamówienia. To sobie zobaczę tą kryjówkę z bliska, bo wygląda naprawdę zacnie. Zaraz ją zobaczymy od tyłu. Kurde, nie ma cen podanych, ale lipa. No i tradycyjnie, jak już dojeżdżałem do maka na Powstańców, no to wpadło Millennium Hall. To jest klasyczek tak zwany. Nigdy nie może wpaść tak, jak akurat jestem na przejściu, które by było idealne do Millennium Hall i miałbym dużo bliżej. Nie, nie. Musimy troszkę odczekać, żebym już był przy maku na Powstańców, żebym już się cieszył. No i wtedy wpada właśnie Millennium Hall. Tak jest zawsze i do tego już jestem przyzwyczajony. A, z Millennium Hall, co ciekawe, pojedziemy na Dąbrowskiego. Także niezbyt logiczne zamówienie, szczerze mówiąc. Ale co kto lubi, no może znowu na aplikacji coś się odwala i promuje Millennium Hall. Może tak jest, kto wie, nie mam pojęcia, ponieważ ja nie zamawiam praktycznie nigdy i się tego nie dowiem. Natomiast teraz ciśniemy do Millennium Hall, żeby pojechać na Dąbrowskiego. Tatka rowerowa pusta, także nie klasik. Aż dziwne. Czulcik MTB, zawsze oddaję. Pyk, pyk, pyk. Krawężnik 1 i krawężnik 2. No i jest Millennium Hall naprzeciwko nas. To jest ta lepsza Galeria Rzeszowska. Nie ma co się oszukiwać. 1000 razy lepsza niż Galeria Rzeszów. Tak to wygląda.
przepraszam wszystkich widzów z tej drugiej okolicy Rzeszowa, no ale takie są fakty, słuchajcie. Dobra, no i maszek odebrany elegancko. No i lecimy sobie teraz na Dąbrowskiego. I generalnie myślałem, że to będzie po prostu gdzieś na końcu Dąbrowskiego, w sensie w teorii na początku, patrząc po numerach. Ale nie, to jest tak w środku, więc mak powstańców byłby bliżej. No ale może lepszy, że w kuchni tutaj jest dzisiaj, nie mam pojęcia. Ale tak to sobie zawsze tłumaczę. Także lecimy teraz na Dąbrowskiego, jakieś 2 km przed nami. Powiem wam, że przeraża mnie, jak duża ilość zamówień będzie z tych dwóch wieżowców. Autentycznie. Zobaczycie, kwestia tam, nie wiem za ile oni otwierają, ale myślę, że tak za 4 miesiące jakoś. I będzie stąd co drugie zamówienie. Zobaczycie, cały czas jakiś będzie Zentaj leciał z rynku najdroższe knajpki. Jestem tego prawie pewny. Piękna ulica Dąbrowskiego. Tu mieszkam. Nie będę wam likował gdzie dokładnie, ale w okolicy, niedaleko. Ach, pachnie jak dzieciństwo. A my zaraz będziemy na miejscu. Już za chwilkę, ale jeszcze nie. Dzień dobry. Będzie napój i całość. Proszę bardzo, do widzenia. Widzę, że muszę nadrobić to, co sobie posiedziałem. Wpadło podwójne z czeskiej gospody. Także teraz jedziemy na ryneczek do czeskiej, a stamtąd dość bliskie zamówienia, bo tam chyba 600 i 1,5 km. No, ale podwójne jest, także nadrobimy akurat to, co siedziałem. Pościutko na rynku. Aż tak dziwnie. Ładna pogoda i w ogóle. Chociaż w sumie ludzie są w pracy, zapomniałem. Tak nawiasem mówisz, to ta czeska gospoda to jest ulubiona knajpa mojej mamy. No i jesteśmy. Ta gospoda odebrana. No i teraz lecimy z pierwszym dowozem na Targową. W sumie mogłem trochę na odwrót jechać, bo drugie jest zaraz koło Galerii Rzeszów. I to prawdopodobnie oznacza, że zmianę skończę koło Gierzeta. Nie chciałbym tego, ale prawdopodobnie tak się stanie. Także trochę lipa, ale cóż no. Zazwyczaj tak jest, przyzwyczaiłem się. Także lecimy na Targową. Dobra, no i to jest gdzieś tutaj. Także bardzo szybki odbiór znowu. Znaczy w sumie dowóz. Ale i tak bardzo szybki. Spoko. Całkiem spoko. Dobra, teraz szukamy klatki. Ja już naprawdę nie wiem, gdzie ja mam to zawieść, czekajcie. I sorry za to skrzypienie w tle. Fucking, no tu nie, tam nie. Fuck, powiedzcie, że macie windę. Ale ta gospoda ładnie pachniała. Chyba jakiś dewolej tam był. Aż mam smaczka. Fucking, teraz się przedrzeć przez to paskudne centrum miasta o tej porze. Będzie naprawdę ciężko. Ale trzeba będzie, no. W najbardziej zawalonych miejscach muszę przejechać. To dopiero 1/4 trasy. Ach, dobra, teraz już jest połowa drogi, także już jest dobrze. Nie było aż tak zatłoczone, ale trochę było. Także no ciężko się dojedzie tą trasę, ale muszę. A potem pewnie jeszcze Galeria Rzeszów wpadnie, także w ogóle demotywacja na wyższym poziomie. Patrzcie, jaki fajny skrócik MTB odkryłem przez przypadek. Bo to nie jest totalnie moja okolica i nie mogłem znaleźć tego bloku, ale chyba jest po mojej lewej. Także spoko. No i widzicie, właśnie dlatego mogliby, kurczę, wprowadzić takie coś, że jest miasto podzielone na strefy i każdy dostawca dowozi tam, gdzie ma najbliżej. To by tak oddało. Tyle by się praca usprawniła i była lepsza. Dobra, teraz downhill zrobimy, albo nie zrobimy, bo jest kurka. Dobra, i teraz chyba już pod dobrym adresem, a przynajmniej taką mam nadzieję. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. No tak czułem, że tak się właśnie stanie. Kurde no. Dostałem pizzę w Galerii Rzeszów.
ale to już pomijam, słuchajcie. Ważne jest to, gdzie ja to dostałem. A dostałem to na granicę Rzeszowa. Znowu. Kolejny raz. Za Baranówkę. Kolbego czy coś takiego. No masakra. W każdym razie za dupie straszne. I teraz sprawdziłem, to jest to 9 km od mojego domu. Także po prostu wspaniale. Coś pięknego, naprawdę, powiem wam. Dobra, podjedziemy sobie. Hop, raz. Dwa. Dobra, tego już nie podjadę. Znaczy mógłbym, ale nie na tym rowerze. Dobra, Pizza Hut odebrana. Plecak rozłożony na maksa musi być, bo to duża pizza. No i tak, muszę użyć map Google, bo totalnie nie wiem, gdzie to jest. W sensie byłem tam może 2 razy w życiu i to nie na dostawie. I wy mi się dziwicie, że ja nie lubię Galerii Rzeszów. Jak właśnie takie trasy potrafi Galeria Rzeszów wygenerować. No coś okropnego, jeszcze na koniec zmiana. Jakbym to dostał z godzinę temu, to by było spoko. Ale kurde, nie na koniec. Całe miasto będę musiał wracać. I to za darmo. Dobra, wolna ulica. O, tutaj mój wymarzony Mercedes. Tylko zły kolorek. Ja bym wolał niebieskiego. W sensie taki granacik ciemny. Coś pięknego, jakby to oddało. No jeszcze 25 lat w delivery się pomęczę. I będę takiego miał. No chyba, że mi do tego czasu plecy już do końca się skończą. To wtedy nawet mi takie auto nic nie da. O, jeszcze taka skromna góreczka, żeby za łatwo nie było. Pięknie, pięknie. Uwielbiam takie zamówienia, naprawdę jadę z uśmiechem na twarzy. Jeszcze na koniec zmiany to już w ogóle. Nie no, muszę trochę ponarzekać. Piękna była taka ta fajna zmiana. Cały czas po okolicy. No i na koniec musiało być z Galerii Rzeszów na granicę miasta. Jak zawsze, żebym nie zapomniał czasem, gdzie to jest. Chociaż tyle, że teraz z góreczki to trochę mogę nadrobić. Zrobiłbym pozycję aero nawet, ale nie mogę, bo mam 40-centymetrową pizzę na plecach. Dobra. Gites, trochę nadrobiłem chyba. Ale największa w tym wszystkim jest wina tych deweloperów zasranych, którzy budują osiedla na granicy Rzeszowa. No praktycznie to już nie był kiedyś Rzeszów. Teraz dopiero jest to Rzeszów. Kurczę, jeszcze GoPro padło, a już było blisko i cała zmiana na jednej baterii by była. I to byłby mega dobry wynik. Ale jak widać, trochę źle dysponowałem baterią i nie stykło. Dobra, teraz patrzcie to. Jeszcze taka skromniutka wspinaczka, żeby za łatwo nie było. Coś pięknego, naprawdę. Pomyślicie sobie, pola, gdzie my jesteśmy? Nie, 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 to nie są pola, moi drodzy. To jest normalnie osiedle, z dupy. Dosłownie z dupy wyrasta osiedle, wielkie osiedle. Kocham polskich deweloperów. Za to, jak parkują, no i za to, że właśnie budują takie wspaniałe osiedla. Proszę bardzo. Cenię. Tu nawet nie ma sygnału, żeby zakończyć sobie zamówienie. W sensie, no plus nigdzie nie ma sygnału, ale tutaj to już w ogóle. Ach, karamba. Dobra, także można podsumować zmianę z tego jakże uroczego miejsca. Także jeśli chodzi o dzisiejsze statystyki, no to 6 zamówień, 21 km obecnie, natomiast z powrotem do domu będzie prawie 30. Więc nice, zajebiście. Zjeżdżamy sobie, potem jeszcze podjedziemy, zjedziemy, podjedziemy, tak żeby nie było zbyt nudno. Tak, mówiłem wam, że mam trening szosowy po rowerze. Teraz muszę szybko się dostać do fryzjera. Plan był trochę inny, bo miałem sobie tam na spokojnie dotrzeć. Teraz będę musiał się śpieszyć. No ale cóż, tak to bywa czasami w pracy. Także co, dzięki wam za oglądanie tego filmiku. Jeśli się spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę i suba. No i też, mimo że mnie ciągle upominacie, to przypomnę wam o tym Tipli. Jakby ktoś chciał wpłacić jakiś napiweczek, to zapraszam. Link macie w opisie. Także życzę wam miłego dnia lub wieczorku i siemanko.